gdzie rzeka Tanner wpada do Sanu, znajduje się niewielkie muzeum lisactwa polskiego. Na pozór skromne, ale wierzcie, że skrywa wiele ciekawych tajemnic. Pierwszą z nich jest ta, że budynek muzeum to była prawdziwa chata flisacka. Mieszkał w niej Retman Możdżech wraz ze swoją rodziną. Pewnego wieczoru siedział przy piecu i wiązał rybackie sieci. Tymczasem do chaty wbiegły dzieci i otoczyły go. Dziadku, opowiedz bajkę. Nie, lepiej coś o wojnie. Nie, ja nie chcę wojny, nie chcę tego słuchać. Ale najstarsza wnuczka poprosiła. Dziaduniu, a może opowiesz nam o tym, jak to spławialiście rzeką drewno z Ulanowa do Gdańska? Tak, mówią o was, że razem z flisakami dużo ciekawych rzeczy widzieliście. A kto to flisak? Zapytało najmłodsze dziecko. Cicho, to taki ktoś, kto pływa po rzece łódką i spławia nią różne towary do innych miast. A tam? Machnął dziadek ręką. Dawne to czasy i wszystko już zapomniałem. Dziadku, dzieciunio, opowiedz nam. Prosimy, opowiedz. Dzieci tak się przymilały i prosiły, że Retman wreszcie zaczął opowiadać. Widzieliście już nieraz na Sanie tratwy wiozące drewniane deski. A dawniej takich tratew dużo więcej pływało po Sanie. Nie było jeszcze pociągów, a i dróg było mało. Dlatego musieliśmy tratwami i galarami spławiać rzeką zboże, sól i drzewo do Warszawy, a nawet do Gdańska, który nad morzem leży. Co roku na wiosnę zgłaszały się całe gromady flisaków z Ulanowa, a i z okolicznych wiosek. I najmowali się do spławiania tratw i galarów z drzewem właśnie do Gdańska. Tam sprzedawali drewno, z którym przypłynęli. Ach, piękna to musi być podróż rzeką aż do morza. Dziaduniu, a ty też płynąłeś do Gdańska? 17 lat mi było, gdy mnie mój ojciec zabrał ze sobą w drogę po raz pierwszy. Potem już rok w rok pływałem. Opowiedz, dziedziniu, jak to pierwszy raz płynąłeś? Z Sandomierza mieliśmy odstawić pszenicę do Gdańska. Ojciec mój był retmanem, bo znał dobrze drogę. A to trzeba znaleźć drogę? Spytał zdziwiony wnuczek. Przecież rzeka jest jak gdyby jedną drogą, zabłądzić nie można. Zabłądzić nie można, ale można łatwo cały ładunek zatopić, bo w rzece bywają skały ledwą wodą przykryte i wiry i mielizny. Jeżeli galar przez nieostrożność retmana na mieliźnie osiadł, trzeba było nieraz i donajmować ludzi i wiele czasu stracić, nim go poruszono z miejsca i ruszono dalej. No, z Sandomierza puściliśmy się w drogę rano, ale najpierw musiał być poranny pacierz. A czy to taki sam pacierz, jak odmawiam w domu z babcią? Ale dziadek nie odpowiedział na pytanie. Myślami błądził już gdzieś daleko po wiślanym szlaku. Kiedy ranne wstają zorze, Tobie ziemia, Tobie morze, Tobie śpiewa żywioł wszelki, bądź pochwalą Boże wielki. Ojciec znał każdą wieś. Ludzie wybiegali na brzeg i pytali, skąd Bóg prowadzi, a dokąd. Przed nami i za nami płynęło kilka tratew, a wieczorem przybiliśmy do brzegu w miejscu, gdzie zwykle tratwy na noc stawały. Była tam góra, lasem pokryta. Na górze stała kapliczka świętej Barbary. Dziadku, ale przecież święta Barbara to patronka górników. Właśnie. Ale też flisaków, dziecko. Flisaków i niebezpiecznych zawodów.
No, musisz wiedzieć, że Flisak miał bardzo ciężką pracę. Dlatego obraz świętej Barbary zawsze płynął na tratwie przytwierdzony do budy, czyli domku Repmana. No i wtedy, kiedy to płynąłem pierwszy raz, zobaczyłem, jak jeden z Flisaków, według zwyczaju, poszedł do kapliczki zadzwonić na modlitwę o śmierć szczęśliwą. Dlaczego o szczęśliwą śmierć? No, na tratwie jest bardzo niebezpiecznie. Woda to żywioł, a i z powietrza nieraz piorun w tratwę trafił. No i potem rozpaliliśmy ogień, by zjeść ciepłą wieczerzę i spać się pokładliśmy. Ja długo zasnąć nie mogłem. Długo rozmyślałem, co widział, słyszał. A kiedy po 2 tygodniach dopłynęliśmy do Gdańska, zobaczyłem te wszystkie korale, bursztyny. Ja nawet kupiłem jeden swojej mamie. Potem długo wracaliśmy do Ulanowa. Piechotą. Piechotą? Dziadku, a dużo pieniędzy dostaliście za drzewo? No, dużo. Ale najwięcej dostawał Retman. No, on był najbogatszy. Można było rozpoznać po chatach, w której mieszka Retman. A w zimie to w kościele od razu było widać, bo Retman na msze w futrze przychodził. Dzieciu, a kobiety mogły pływać na fisze? Nie. Kobiety zostawały w domu. Najpierw przykowały Flisakom kaszy i smalcu na drogę, a potem czekały z dziećmi w domu na powrót męża. Bywało, że czasem żywy nie wrócił. Ale mnie, dzięki Bogu, udało się zawsze i za każdym razem, a swoim dzieciom pierniki z Torunia przynosiłem. Dziadku, a gdzie te pierniki? Zapytaj taty, ale myślę, że zjadł je, zanim ty się na świecie pojawiłaś. I tak wnuki cały wieczór rozmawiały z dziadkiem o dawnych czasach. A Retman podczas tego wspominania nie jeden raz ze wzruszenia uronił łezkę, która spadała na sieć rybacką. Ta sieć kryje swoje niesamowite historie, ale o nich opowiemy innym razem. Scenariusz słuchowiska Kto ty jesteś? Powstał na podstawie materiałów historycznych i przekazów ustnych zgromadzonych podczas warsztatów dla dzieci i prowadzonych w ramach projektu. Zadanie publiczne Niech czas nie zatrze śladów, projekt familijny, sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.